Cześć wszystkim, jest z nami Szymon Magdziak, zwycięzca z meczu Strong Horses vs Lost Cave Boys. Powiedz mi, Szymon, jak to jest wygrać mecz dzisiaj? Dzisiaj poszło nam moim zdaniem dosyć słabo, nie pokazaliśmy tego co zawsze. Poprzedni mecz był o wiele lepszy, dzisiaj może przez tą halę, że jest o wiele mniejsza. Nasz szybki atak w ogóle praktycznie nie funkcjonował. Druga, trzecia, kwarta, stojano, nic nie zagraliśmy tak naprawdę. No ale ostatecznie udało nam się wygrać, więc mamy ten bilans 3-0, jesteśmy zadowoleni, wszystko zgodnie z planem. Szymon, druga kwarta troszeczkę szarpana, troszeczkę nerwowo. Powiedz mi, co było receptą na to, żeby wrócić do waszego stylu gry i doprowadzić wynik 20 punktami do końca? Powiedzieliśmy sobie z chłopakami w przerwie, że trzeba od początku agresywnie wyskoczyć tutaj w obronie, w ataku, no i zrealizowaliśmy to i dało nam się to 20 punktów dowieść. Szymon, w zeszłym sezonie Rock Jumpers, w tym sezonie Strong Horses, wcześniej bardziej zawodowo. Powiedz mi, jak ty się odnajdujesz w lidze NBA? Na pewno jest inaczej, ciężej niż powiedzmy w zawodowym baskecie, ale fajna atmosfera, to mi się podoba. Każdy pozytywnie nastawiony, no i ogólnie rewelacja. Szymon, powiedz mi, jak się spisuje twój menadżer Kamil Wlazło? Kamil to jest naprawdę wspaniały menadżer. Zmontował w tym sezonie naprawdę bardzo mocną ekipę. Myślę, że powalczymy o najwyższe cele. Jak twoja współpraca z Maćkiem Flisiakiem? Z Maćkiem znamy się ze Stalowej Woli, graliśmy razem, więc tutaj nie ma żadnych problemów ze zgraniem. Podobnie Michał Godawski też ze Stalowej, więc nasza trójka tak naprawdę zgranie ma rewelacyjne. Jeszcze zapomniałeś o Piotrku Krawczyku, pewnie ci to wypomni, ale co sądzisz jeszcze tutaj o reszcie zespołu? Piotrka i ogólnie resztę poznałem w tym roku dopiero. No i szczerze nie spodziewałem się, że tacy zawodnicy, którzy tak naprawdę nigdy nie grali zawodowo, mogą na takim poziomie i wgrać się w zespół. Nie, tutaj Strong Horses, brand troszeczkę chyba wzorowany na Dallas Mavericks. Dallas ma Lukę, Strong Horses ma Szymona, tak? Tego bym tak nie porównał, bo Luka rzuca za 3, a ja dosyć stało rzucam za 3, no ale powiedzmy. Dzisiaj wpadło? Dzisiaj wpadło, więc jest dobrze. Szymon, czego wam życzyć? Myślę, moim takim celem osobistym jest nie przegrać żadnego meczu, to sobie postawiłem na poziomie All-Star, no i myślę o awansu do Hall of Fame. Czyli rozumiem, że 100% frekwencja, jak w szkole. Tak jest. Czego wam życzyć? Wygrywania. Powodzonka. Dzięki wielkie.